już spotkanie. Na biało. I teraz przyjmuje piłkę. Również zbyt koszy Wasiak, szansa na bramkę, dobre podanie, minął teraz obrońcę, jest uderzenie, jest pierwsza bramka w tym spotkaniu. Krzysztof Wasiak, numer 89, kapitan drużyny z Bydgoszczy. Jerzy Zakulski, więc będą musieli grać w osobieniu, jeżeli obroni ten karny bramkarz. No i tym razem bardzo skuteczny w tej sytuacji zawodnik drużyny gości, a dokładnie Nexusu wpisuje się Mikołaj Kufel. Teraz Wanat, uderzenie z dystansu i gol! 2-0! Tam jeszcze rykoszet, piłka zmieniła kierunek lotu, ale gol zapisany będzie po stronie. A w międzyczasie druga bramka dla drużyny z Obornik. Dobrze wykorzystali błąd obrony, który rozpocznie mecz i już zaczynamy. I od razu szybko gracze z Obornik. Pierwsza próba strzału. No i znakomity strzał za pola bramkowego. Mikołaj Witzberger zdobywa drugiego gola dla swojej drużyny w tym meczu i podwyższa do środka, ale teraz przejmie piłkę. Łeszyk, Łeszyk pędzi z kontrą. Łeszyk. Strzał. Jest czwarta bramka dla Oborniczan. Bartosz Łeszyk wpisuje się na listę strzelców z kolejną bramką dla swojego zespołu gospodarzy. No, ładny pędzi do środka. Wasiak będzie sam, jednak pojedzie do boku. Będzie okazja strzału. Jest bramka! Krzysztof Wasiak zdobywa gola na 4-3. Więc KSW Cal Oborniki wywiozą cenne 3 punkty do siebie, do Wielkopolski. I tym samym pokonują FC Bydgoszcz jedną bramką. No, bardzo wrony mecz, bardzo ciekawe to spotkanie, ale górą tym razem Beniaminek. No, są dwa Beniaminki grają pierwszej ligi, tym razem na parkiecie.